Pierwszy numerek. A jakie to ma znaczenie? A przy okazji budzisz mnie i wszystkich naokoło, a sam śpi w najlepszym. Boże, co za egoizm. Przecież wiesz, że mam niedosłuch. No dobrze, dobrze, dobrze. Dzwoń. Akurat ci ten twój Lewandowski pomoże. Najgorszy lekarz w Warszawie. Co, nic podobnego. To twoja lekarka, ta Załęska, czy to Załuska, zapisała ci lek, po którym o mało nie umarłaś. Zapomniałaś? No, nie będziemy teraz dyskutować. Porozmawiamy później. No idź, dzwoń. Do tego swojego konowała. Gdzie to jest? O Boże. To odstawi. Zawsze, gdzie nie może być na miejscu. Osiem, cztery, dwa. Która godzina? Dziewięć. Trzy. No. Pięć, no i co? Cztery. Dzwonisz od pół godziny bez skutku. Halo. Oczywiście nie mam mowy, żebym zasnęła. Halo. Halo. Która godzina? Pół do ósmej. Zupełnie wybiłeś mnie ze snu. Dzień dobry pani. Chciałbym zamówić wizytę u doktora Lewandowskiego. Tak. Jestem pacjentem. Malinowski Jan. Ulica Słoneczna 6. Na którą? Który numerek? Dziękuję. No. No i co? Ósmy. Na 16. Mój Boże, nigdy nie mogę trafić. Od siódmej numer przychodni był zajęty. To knopne. Ty na nie jesteś, Janku. Myślisz, że tam nie ma układów? Wszędzie są układy. Znajomi pielęgniarek, lekarzy zawsze będą pierwsi. Idziesz do łazienki? Idę. Myślałam, że zdążę. I znów zablokuję łazienkę na pół godziny. A czy możemy choć raz spokojnie zjeść śniadanie? No usiądź. Co? Przestań kręcić się po kuchni. Bawili, że nalewam sobie kawę. Sobie. A o mnie to nie pomyślisz. Bo nigdy nie wiem, co będziesz piła. Kawę czy herbatę? A może mleczko? No siadaj. No tu masz swoje otręby. No tu. No już nie szukaj. A właściwie to po co ci ten Lewandowski? Może tylko zaszkodzić. Muszę zrobić badania. PSA i mocz. Lewandowski da mi skierowanie. Chcesz, żebym płacił prywatnie? Nie wiadomo ile. Ale niedawno robiłeś. Co niedawno robiłem? No to PSA. Niedawno według ciebie to rok temu. A mocz? Mocz robiłeś przed miesiącem. Głowę dam, czyż dobrze pamiętam. Marysiu, lepiej uważaj na mleko. Znów wyleci, znowu całe mieszkanie będzie pachniało spalonym mlekiem. Tego nie przetrzymam. Wytrzymasz. Ty wszystko wytrzymasz. Aha. Chcesz płatki owsiane? Co mówisz? Czy chcesz płatki owsiane do mleka? Dziękuję. Mam otręby. Dlaczego nie masz aparatu w uchu? Nie mogę ciągle krzyczeć. Rozmowa z głuchym jest stresująca. Obyś ty tylko takie stresy przeżywała. Nie jestem głuchy. Mam niedosłuch. Niedosłuch. No to co z tym moczem? Marysiu,
zajęta jesteś swoimi dolegliwościami, a o moich chorobach nic nie wiesz. 2 tygodnie temu chciałem sprawdzić, czy jest piasek w nerkach. Miałem kłopoty z pęcherzem. Nie. Teraz chodzi o białko. Za dużo białka, problem. Za mało, też problem. Ale najważniejsze badanie krwi. Cukier, cholesterol i PSA. Moje choroby nazywasz dolegliwościami? Przecież to ja naprawdę choruję. Ty sobie tylko coś wyobrażasz. Jesteś typowym hipochondrykiem. Wiesz, dobre sobie, żebym nie zaczął ci wyliczać. Niedosłuch, nadciśnienie, prostata, hemoroidy, zwyrodnienie kręgosłupa. Lewostronne, wiem. Powtarzasz to od kilku lat. A co ja mam powiedzieć? Moja miażdżyca to nic. Woreczek żółciowy, notabene wycięty niepotrzebnie, bo mnie namówiłeś. A moje kłopoty, skrążenie, wypadanie płatka, arytmia, migreny, bóle stawów, co? O, rzepka! Pęknięta, bo przewróciłaś się idąc zbyt szybko. Tak? Jesteś nieostrożna. A ty mnie wtedy nie podtrzymałeś. No bo... Spokojnie patrzyłeś, jak padam na chodnik. A poza tym, co ty pleciesz? Ja jestem nieostrożna? A kto upadł niedawno na ulicy, bo biegł do tramwaju? Jakby akurat ten tramwaj był ostatni. No, tak, tak. No i kto bez ustanku tłucze głową o byle co? No kto? Ja? Pozwól mi spokojnie wypić herbatkę i zjeść sucharek. No dobrze, 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 dobrze. Nie kłóćmy się. A kto się kłóci? Ja nie lubię się kłócić, zwłaszcza z tobą. Tak jakbym rzucała grochem o ścianę. Co mówiłaś? Co mówiłam? Nie słyszę. Że kłócić się z tobą to rzucać grochem o ścianę. Mogę być ścianą. Co to za pigułka? Ile ty tych pigułek bierzesz? Zawsze te same. Nadciśnienie lorista, sterko, prostata i aspargin i potas. Drętwieje mi lewa noga. Lewa? Mówiłeś, że prawa. Nie lewa. Od kilku tygodni to obserwuję. I o to powinieneś spytać lekarza, a nie prosić o te inne głupstwa. Drętwienie lewej nogi może być związane z krążeniem. Czekaj, kiedy ci drętwieje, co? Jak ci drętwieje? Normalnie, kiedy idę ulicą. No powiedz o tym Lewandowskiemu, niech ci coś sensownego poradzi, niech ci coś, ja wiem, no niech ci zapisze. Zresztą to on nic nie poradzi. Musiałbyś chyba zmienić lekarza. A ta pigułka to co to jest? Magnez. Oprócz drętwienia dokuczają mi skurcze. W nocy się budzę i wyskakuję z łóżka i tupię nogą. Magnez! To mało wchłaniasz w siebie magnezu teraz. Owoce, jarzyny. Magnez. Bez przerwy je pomidory, a mówi, że magnez mu potrzebny. Wiecie państwo, nie? Ty się na tych pigułkach jeszcze przejedziesz. Co to znaczy przejedziesz? Co masz na myśli? Marysiu, i tak biorę mniej niż ty. Spójrz na swój talerzyk. Ale ja biorę sensownie. I tylko niezbędne. To jest minimum w moim wieku. Jakie minimum? Raz, dwa... 3, 4, 5. No. 5 pigułek rano, 4 po obiedzie i 2, o ile pamiętam, na noc. To już mało? No, to źle pamiętasz, to po pierwsze. Po drugie, ja mam dobrego lekarza. Wszystko jest pod kontrolą. No, a co to jest? Co to jest? No ta. No ta brązowa. Pigułka. No ta, tu obok talerza. To twoja. To tabletka uspokajająca. Labofar. Labofram.
Labofron? Same zioła. Szyszka chmielu i liść melisy, korzeń kozłuka i ziele serecznika. Poza tym waleriana. A co ty pleciesz? A po co bierzesz to na uspokojenie? Przecież ty zawsze jesteś spokojny. Nawet za spokojny. Mimo to od czasu do czasu biorę. Inaczej dawno skończyłbym w czworkach. Dziękuję. Chwileczkę. Czego? Nie wychodź z kuchni, nim przynajmniej nie wstawisz do zlewu talerzyka i filiżanki. O, proszę. Kasi, gosposi tu nie ma. Janku! Co? A właściwie gdzie tak się śpieszysz do Lewandowskiego? Idziesz na 16, nie? Będę dzwonił. A gdzie znowu będziesz dzwonił, a po co? Żeby zamówić badanie krwi. Muszę mieć konkretny termin. Im wcześniej, tym lepiej. No. Ale przecież nic nie załatwisz bez skierowania, no. Bez skierowania, musisz mieć skierowanie. Po drugie, nie wiesz, czy dostaniesz od tego swojego konowała. Tak sądzisz? Może masz rację. Rzeczywiście, jutro zadzwonię. No. Dobrze, chociaż raz zachowasz się rozsądnie. Co? O Jezus Maria. Co za ból. Źle stanę mam. Czasem wystarczy, że źle postawię nogę. Czuję kręgos. Po prostu ból nie do zniesienia. Oj, wszystko przez te twoje telefony. Naprawdę? Tak cię zabolało? Naprawdę. No naprawdę. Dziwisz się? To jest dopiero prawdziwy ból. To twoje skurcze, to pikuś. Nie widzę, że od razu ci przeszło. No bo to tak przechodzi szybko. Mimo to nie życzę ci tego. Panie baby, to mężczyźni są mniej wytrzymali. Ty byś zawył z bólu. No tak. Ja bardzo dobrze wyję. Nie, tam nie żartuj. Wychodzisz zaraz czy potem? O co pytasz? No czy wychodzisz teraz czy potem? Potem. Potem. Potem to znaczy kiedy? Co? Kiedy? Za godzinę. No ciszej. Ciszej, nie krzycz tak, żeby wszyscy naokoło słyszeli. Chciałam zapytać, czy będziesz w aptece. Tak. Idę do apteki. Ale najpierw muszę sprawdzić, gdzie będzie taniej. Obejdę kilka aptek. No, idź do tej na Malczewskiego. Przekonałam się, że tam mają najtańsze leki. Na Malczewskiego? To najdroższa apteka w okolicy. Co za głupoty. Porównaj ceny tej na Malczewskiego z cenami na Wiktorskiej. Na Wiktorskiej jest najdrożej. Nigdy nie chodzę na Wiktorską. Już wolę ten przy Odyńca. Przy Odyńca? Kto chodzi na Odyńca? Idź na Malczewskiego. Marysiu, co ty opowiadasz? Najtańsza apteka jest na Wołoskiej. Zwykle tam chodzę. A co ty pleciesz? Kupowałam tam u Rosan. Kosztował 4,20. Odtąd nigdy tam nie chodzę. Na Malczewskiego dostałam po 3,50. No. A co ty będziesz kupował? Normosan. Muszę zacząć zażywać. Ostatnio mam kłopoty z... Tak? No nie dziwię się. Obiadasz się chlebem. Zaczynasz. Bułkami, tak. Napychasz się słodyczami. Tak. Ile ty tego zjadasz codziennie, a potem dziwi się, że ma zaparcie. No dobrze, Marysiu. Co chcesz, żebym kupił? Walidol. Walidol kup dwa opakowania. Co? Czy dobrze słyszałem? Walidol! No. Dwa pudełka. Trujesz się tym walidolem. To czysta chemia. Ale skutecznie mnie uspokaja.
Tylko dzięki temu jakoś egzystuje. Se snurowadło pęknięte. Radzę ci, bierz tylko to, co ja, tabletki ziołowe. Zioła przynajmniej nie szkodzą. Ja, nie zaszkodzą, ale nie pomogą. Bez sensu połykać coś, co nie pomaga. Jak ktoś wmawia sobie, że nie pomaga, to nie pomoże. Czekaj, czekaj! Już wychodzisz? Mówiłeś, że za godzinę. No dobrze, idź, 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 idź. Wracając, kup na bazarku ziemniaki, 2 kilo. I przynieś wodę. Janku, Janku! Cicho! Czekaj! Wziąłeś aparat? Jaki aparat? Słuchowy, słuchowy aparat. Nie usłyszysz, że nadjeżdża tramwaj? Nie ma potrzeby. Co się stało? Gdzie? Czego zapomniałeś? Te portmonetki i okularów. No przecież masz na nosie. To dobliży. Nie wziąłem tych do dali. Janku, Janku, ty masz kłopoty z pamięcią. Zamiast Normosanu kup sobie coś na pamięć. Ty wiesz, że reklamują ostatnio w telewizji taki lek, no nie wiem, no zapytaj w aptece, ten, który reklamują, wpływa na komórki kory mózgowej. Odświeża umysł. Dobrze, dobrze. Już wróciłeś. Udało się? A co się miało nie udać? Kupiłem Normosa. Dla ciebie Walidol. A w której aptece? Tej na Wołoskiej. Widzieliście, że taniej niż na Malczewskiego. Twój Walidol tam 4,50, a na Wołoskiej 3,80. No, a inne leki mają na pewno droższe. Co to za ziemniaki? Irga. To nasze? Nasze. Nasze, nasze. Wyglądają jak greckie. Co to? Ty znowu kupiłeś chleb? No i po co? I mało mamy chleba. Nie będę wnosić stosów suchego chleba na śmietnik. Naprawdę ta wojna za mało cię przegoniła. Opowiadasz, że głodowaliście, a marnujesz stosy chleba. O. Marysiu, biały chleb się kończy. Kupiłem na jutro. Boże święty, a po co? Ja przecież prawie nie jem chleba. Lubię świeży chleb. I dlatego masz kłopoty z żołądkiem. Moja sprawa. Jasne, jasne. O. A co to? A dlaczego ty kupiłeś krople bez kidu? Prosiłam o muszyniankę, tak? O muszyniankę prosi. Janku! Janku! A gdzie ty znowu idziesz? Janku! O listy! Spotkałem listonosza. Jezus Maria! Jezus Maria, co się stało? Jak ty wyglądasz? Jezus Maria, co z głową? O, gdzie, Janku? Jak ty wyglądasz? Czekaj, zalejesz się wodą. Boże, nie chlap. Janku, uderzyłeś się w głowę? Tak. Gdzie? Boże, gdzie? Na schodach. Przecież to niemożliwe na schodach. Podnosiłem reklamy. Leżały pod skrzynką. Wyprostowałem się za szybko. Oj, i rąbnąłeś głową o skrzynkę, tak? Tak, daj mi ręcznik. Oj, cały jesteś mokry. Położę się na chwilę, mąci mi się w głowie. Czekaj. Przyniosę coś zimnego, przyłożysz sobie to w to miejsce. I pokaż, gdzie się rąbnąłeś. Gdzie? Tu? A! No, na szczęście nie krwawisz.
No co? Przechodzi? Co przechodzi? No, no ten stan zaćmienia. No masz tutaj torebkę z zamrażalnika. Przyłóż to na bolące miejsce. No tu. Czekaj, co to jest? No łódko indyka, ale zamrożone w folii. Nie bój się, nie gryzie. No. Ale po co mam przykładać jakieś... Przyłóż. Jeszcze raz zmoczę głowę wodą. Nie, bez sensu. To jest jak lód. No proszę cię, no masz, przyłóż. Nie, przyłóż. O, tak. I poleż kilka minut. No, już. No, już dobrze. A listy były? Nie było. Nic nie było. Janku, chodź tu. Nalewam zupę. Jak się czujesz? Widzę podwójnie, Marysiu. Coś ogromnego. Ciebie i wszystkie sprzęty. Powinieneś się cieszyć, ale nie żartuj. Wiem, że żartujesz. No. Nic ci nie jest. Masz twardą głowę. Gdybym to ja tak wyrżnęła o skrzynkę, to ja już bym leżała w szpitalu. Mm-hmm. No, widzisz, te twoje ziemniaki zupełnie rozgotowały się. I będziemy jedli papkę. Jedź. Marysiu, a to twoje łódko rzeczywiście pomogło. Mniej boli. No widzisz, nie mówiłam. Co ty robisz? Dlaczego solisz zupę? Bo nie jest słona. No wiesz co? Zawsze wszystkie zupy solę, tylko z umiarem. Zapomniałeś, że masz nadciśnienie, sól to śmierć. No. O. Dzwoniła Jadzia. Na szczęście. Jak wiesz, jej Józek umarł na wiosnę. Ona ciągle o tym opowiada. I znów musiałam wysłuchać wszystkiego od początku. Ale mnie nie powtarzaj. Ja to też znam na pamięć. A skąd możesz znać? Ona mnie opowiada, nie tobie. Na przykład jak kiedyś zasłabł w łazience. Jadzia nic nie słyszała, oglądała M jak miłość. Dopiero po godzinie zorientowała się. Otwiera drzwi, a on leży na podłodze. I golusieńki. No, słyszałeś o tym? Widzisz. Teraz ona odżyła. Co? Ostatnie kilka lat to było dla niej piekło. Tak mówi, on już był zupełnie do niczego. Bała się go samego zostawić w domu. Mógł spowodować, ja wiem, wybuch gazu. Oj, miała z nim krzyż pański, naprawdę. A więc dobrze, że umarł. Janku. I nie żartuj, no. Nie jedz tak szybko. Podobno każdy kęs trzeba przeżuwać około pół minuty. O. Jak Hindusi. Dopiero wtedy twój żołądek będzie dobrze trawił. To pierwsza rzecz. Pamiętaj ciśnienie, Janku, pamiętaj! No. Słyszę. Idę. Otwieram! Myślałam, że to Zosia. Marysiu, powinnaś spytać, kto dzwoni. Tym bardziej, że jesteś sama w domu. Różne typy włóczą się po ziemi. Tam o tej porze. Ja byłam pewna, że to Zosia.
Mówiła, że wpadnie. No. No i co? Zmierzył? Zmierzył. Najważniejsze, że dał skierowanie. Jeszcze zauważyłem, że lekarze teraz niechętnie dają skierowanie. Tak samo Lewandowski. No jakoś go przekonałem. Jaś, okropny lekarz. To cud, że zmierzył ci ciśnienie. A ile masz? A wiesz, wyleciało mi z głowy. Co jest tam jakieś 150 na 80? Jakieś... Zdaje się, że tak, a może 140? Nie pamiętam. Nie pamiętam. No wiesz, zachowujesz się niepoważnie. Powinieneś natychmiast zanotować wynik w książeczce pomiarów ciśnienia. Masz taką książeczkę? No już gdzieś miałeś na pewno. Każdy wynik, datę, nawet godzinę. Powinieneś odnotować. Maciu, daj mi. Odnotować. Najważniejsze, że mam skierowanie na badania. Chodzi o cholesterol, ten zły cholesterol i o cukier. Poza tym wybieram się do doktora Kwiatka. Muszę mieć PSA. Ty wiesz, że ty poraziłeś mnie tą swoją, tą niefrasobliwością. Zapomniałem. Jak można? Po to mierzy się ciśnienie, żeby wiedzieć, co grozi. Niektórzy nawet mierzą po kilka razy dziennie. Na przykład Zosia mierzy rano, wieczorem i w południe. Na stole ma zeszyt, wszystkie wyniki zapisuje od 2 lat. Nie wymagaj, żebym stał się drugą Zosią. To nierealne. Poza tym, gdyby mój wynik był zły, to Lewandowski by coś powiedział. Nie mówił. No tak, myślałam. Ci najgorsi lekarze nigdy nic nie mówią. Nigdy nie mówią. Ty mówisz, a on milczy. A powinno być odwrotnie. Ale nie zmienisz Lewandowskiego, Marysiu. A ja mam do niego zaufanie. Nie? Jeszcze się przejedziesz na tym zaufaniu. No dobrze, mogę się przejechać. Na razie wymyję ręce i pójdę się zemnąć. No dobrze. Zaczekaj, Janku. Przypomniałam sobie. Pytałeś o drętwienie nogi, no. O te skurcze. Zapomniałem. Ostatnio zresztą mniej mi dokuczają. Wiesz co, ty jesteś jak dziecko. Twoje wnuki lepiej by rozmawiały z lekarzem. Zapomniał, ledwo łazi po ulicach, a zapomniał. Marysiu, zapomniał. Marysiu, nie używaj takich słów w stosunku do mnie. Jest mi przykro. Jakich słów? Co ja powiedziałam? Powiedziałaś, że ledwo łażę. No tak, a nie jest tak? A nie jest tak? Jeśli nie, to nie opowiadaj na prawo i lewo o drętwieniu nogi i o tym, że w nocy masz skurcze. O, że wyskakujesz z łóżka, tupiesz podłogę i tak dalej. I nie opowiadaj tego naokoło. Proszę cię, dobrze? No. Przecież mówiłem tylko tobie. A co ty przecież? Pamiętam, jak opowiadałeś naszej córce. I Zosi mówiłeś, Zosi też mówiłeś, tak. Ty wiesz co, że ty się lubujesz w tych opowieściach o swoich chorobach. Nic podobnego. A mniejsza z tym, idę się położyć. Uważaj. Za często w ciągu dnia leżysz. Jeszcze sobie wyleżysz zawał. Co znowu? Boże. Mój kręgosłup. Daje znać, jak tylko źle postawię stopę. I zawsze, jak mnie czymś zdenerwujesz. Powinnaś pójść do ortopedy. Albo do kręgarza, Marysiu. Prześwietli cię. Co za ból. Ty przestań mnie pouczać. Sama wiem, co mam robić. Idź już lepiej spać. Thank you.
Obudź się, Janek! Janku! Czego? Janku, dzwoni nasz wnuk Mikołaj do ciebie. Podobno w ważnej sprawie. Naprawdę? Janku, no. Mikołaj dzwoni? Już idę! Dobry wieczór, Mikołaju. Cieszę się, że do mnie dzwonisz. Dziadku, mam taką sprawę. Nasza pani od historii powiedziała, żebyśmy porozmawiali z ludźmi, którzy pamiętają wojnę. Ponieważ była rocznica 1 września, a potem rocznica powstania, pomyślałem o tobie, dziadku. Bardzo mi miło, że o mnie pomyślałeś, ale szczerze mówiąc, to twój dziadek niewiele pamięta. Byłem dzieckiem w czasie wojny. Ale przecież coś pamiętasz? Może wybuch wojny? Nie, zupełnie. Miałem 4 lata. I najlepiej pamiętam powstanie. Miałem 8 lat, jak teraz twój brat Tomek. Pamiętam dzień wybuchu powstania. Jak strzelanina w Warszawie przybierała na sile. Te wybuchy granatów, serie z automatów. A po kilku dniach, jak nas wyprowadzali, widziałem samoloty niemieckie. Bombardowały Śródmieście. Nurkowały nad Warszawą, a potem tam, gdzie spadły bomby, widać było wielkie kłęby dymu, pyłu, kurzu. A powstańców pamiętasz, dziadku? Nie. Myśmy byli na Ochocie, na Filtrowej, a tam powstańców nie było. Dziadku, a mógłbym powiedzieć, że byłeś powstańcem? Że na przykład rzuciłeś butelką z benzyną i spaliłeś niemiecki czołg? Nie, nie mów tego. Byłem za mały, żeby walczyć na barykadach. I nawet nie widziałem powstańców. Szkoda, dziadku. Ja już nawet powiedziałem kolegom, że chyba byłeś powstańcem. To odwołaj. Powiedz, że pomyliłeś się. Twój dziadek miał w czasie powstania 8 lat. Dobrze, dziadku. Ja tylko powiedziałem, że chyba byłeś powstańcem. No, przykro mi, ale musimy trzymać się faktów, rozumiesz? Tak, dziadku. To pa. Pa. Janku, chodź do kuchni. I broń Boże, nie kładź się z powrotem, bo już 8. Wiadomości masz z głowy. Niewiele straciłem. Co to za talerz? Na zupę? O tej porze? Nie będę jadł zupy na noc. Ale żadna zupa. Gotuję mannę. Talerz kaszki na pewno ci nie zaszkodzi. No. I nie będziesz opychał się chlebem. Gdzie moje otręby? Co? Otręby. A ja nie mam pojęcia. I to jeszcze jedno twoje dziwactwo. Otręby. Brakuje ci tylko korytka. Marysiu, nie bądź niegrzeczna. Otręby dosypuję do wszystkich potraw, bo ułatwiają mi trawienie. To marnie ułatwiają, skoro musisz zażywać normosan. Otręby tylko zapychają kiszki. O, jest torebka. Schowałaś pod okno. Mogłam schować, bo wszystko trzymasz na stole. A spójrz. Spójrz, jak wygląda ta góra leków po twojej stronie. Ty trzymasz swoje w koszyku. Znacznie więcej. Tak, ale mam porządek. Uważaj, leję kaszę. No nie podstawiaj ręki. No, może być oparzenie 1. stopnia. O. Ty sypiesz cukier na kaszę? Po co? A to mało masz cukru w herbacie, w kawie, w tych niezliczonych słodyczach, tych ciasteczkach, piernikach, czekoladkach, marcepanach, co? Coś jeszcze kaszę będzie słodził, zostaw. Lubię kaszę z cukrem. Tak. A potem robisz badania, żeby sprawdzić, czy nie podskoczył cukier. Założę się, że doprowadzisz siebie do cukrzycy.
Musisz być przygotowany na cukrzycę. O! Udała ci się ta kaszka. Przyznaję. Bardzo smaczna. No. Nareszcie. Chociaż raz mnie pochwaliłeś. A co chciał Mikołaj? Czekaj, w której on klasie? Oczywiście nie wiesz, do której klasy chodzi twój ukochany wnuk. Jest w drugiej gimnazjalnej. Zabawny chłopiec. Pani od historii prosiła, żeby porozmawiali z ludźmi, którzy pamiętają wojnę. Wiesz, te wszystkie rocznice ostatnio. Mikołaj wymyślił, że porozmawia ze mną. Chciał ze mnie zrobić powstańca. Jak to? Powstańca? No tak. Pytał, czy może powiedzieć, że dziadek był powstańcem i nawet zniszczył czołg niemiecki. Zrzuciłem butelkę benzyny z barykady i tygrys spłonął. Rozumiesz? Mój Boże. Tak sobie wymyślił. Rozczulający. A co mu powiedziałeś? No, żeby tego nie mówił. No, nie byłem powstańcem, jak wiesz. W czasie wojny byliśmy dziećmi. Ale dlaczego? Dlaczego zepsułeś dziecku przyjemność? Chciał się pochwalić dziadkiem, biedaczek. A ty taki zasadniczy, taki och, jak zawsze. Maryś, zastanów się. Nie będę uczył chłopca mówienia nieprawdy. Dość sam nakłamałem się w życiu. A jaka tam nieprawda? Kto by zwrócił uwagę? A zrobiłeś tylko przykrość. Dziecko miałby satysfakcję, a może by dostał piątkę za dziadka powstańca. Marysiu, teraz ty pleciesz głupstwa. Nie plotę głupstw. Nie plotę. Stwierdzam tylko, że nawet dla dziecka nie potrafisz się poświęcić. Nie mówię już o mnie. Dla mnie nigdy nie potrafiłeś się poświęcić. Nigdy, nigdy. Niesprawiedliwa jesteś. Nigdy. No, co ty łykasz? Apodoksan. Zawsze biorę apodoksan po kolacji. Rano sterko, wieczorem apodoksan. Dzięki temu jakoś egzystuje. Wiesz co, a może i dobrze, że nie zgodziłeś się zostać powstańcem. A jaki byłby z ciebie powstaniec? Podpaliłbyś barykadę zamiast czołgu. Janku, gdzie? Janek, gdzie idziesz? Janku! Janku, poczułeś się słabo? Janku, powiedz, co się stało. Janku, dlaczego leżysz? Nie odwracaj się do ściany. Nie chciałam ci zrobić przykrości. Czy ja coś powiedziałam? Odezwij się. Ja przecież żartowałam. Na pewno byłbyś dobrym powstańcem, jeżeli o to ci chodzi. O mój Boże. Jak to trzeba uważać. Na każde słowo. Żeby człowieka nie urazić. Przepraszam. Słyszysz?
Słyszę. No. To ja pójdę pierwsza do łazienki, a ty sobie poleż, no. Poleż sobie. Aha. Janku, gdybyś jeszcze pił herbatę w kuchni, to sprawdź potem, czy zgasiłeś gaz. No, Janku, słyszysz? Słyszę. Aha, i błagam, nie nastawiaj budzika na 6:30. Słyszysz? Słyszę. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, nie ma. No to ty. Dobranoc. Dobranoc. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Kazimierza Orłosia Komu dzwoni budzik? Wystąpili Maria Anna Seniuk, Jan Mariano Pania, Mikołaj Roger Karwiński. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Janusz Kukuła. Jedynka. Polskie Radio.